Zaczynamy drugą połowę Mistrzostw Świata 2023, a Katar, Anglia kontra Holandia, nie wiadomo co tu się dalej odkryje. Rika do Storesa, Stores do Walker, Floden, piękna zagrywka do Mouta, Mout do Walkera, Walker znów do Flouda, Floyd. Teraz znów zagrywka do Mouta. Mout zagrywa do Philipsa. Phillips zagrywa do Rikce. Rika do Kane'a. Kane tutaj coś kręci, wierci, męci. Kane wysuwa się na prowadzenie. Anglia 3-0. Anglia kontra Holandia. 57 minuta. A tu Kane daje tak przeważnie prowadzenie. Tam pierwszą bramkę, już nie wiadomo kto strzelił, nawet nie patrzyłem kto strzelił tą pierwszą bramkę, ale tutaj na pewno Kane dużo pomaga Anglikom, żeby Anglicy po prostu wyszli z tego cienia, tego jebanego głupstwa i tych mistrzostw. Ale tutaj Dumels, coś tam do Dumelsa chciał zagrać, De Jong, Maguire przejmuje, Maguire do Rice, Rick do Mouta, Mout do Philipsa, Phillips do Kane'a, Kane do Sterlinga, Sterling, sztuczka techniczna, Sterling, obijając się, ale zapierdala Sterling, Kane, a tam Kakę przejmuje Van Dijk do De Jonga, De Jong do jakiegoś typka. De Jong, ale tu był piękny wślizg. Phillips odzyskuje swoją piłkę. Podaje do Flodena. Floden do Phillipsa. Phillips tutaj zakręcają kółko do Waldnera. Waldner do Freuda. Freud mu tu pokazał, że jest całkiem wolny. Ale tutaj niestety nikogo nie było. I tu dalej zagrywa Walker. Sterling, nie daj się. Carvajal. Ale tam miał chyba zrobić dorzutkę. Coś tam ta dorzutka mu się nie udała. Wykopuje bramkarz Holandii do Mouta podanie, niestety wchodzi Floden, piękna zagrywka do Sterling do Carvajal, ale tam już coś tam nie jest grane w tym składzie. Kane nie ma, Mout, kurwa jakie tutaj są piękne zagrywki i Anglia wygrywa Puchar Mistrzostw Świata. Holandia drugie miejsce, a trzecie miejsce zyskuje Francja. Piękny mecz, piękne wykonanie. Anglia wygrywa Puchar Mistrzostw Świata. Czempionem zostaje Francja, a kto Anglia. Czempionem zostaje Anglia, kto wygrywa swoje drugie miejsce razem z tym wszystkim. Tutaj nie wiadomo jeszcze. Proszę mi tutaj pokazać. To jest jakby następcą Mistrza Świata. Pierwsze miejsce Anglia, drugie miejsce zajmuje Holandia, trzecie miejsce zajmuje Hiszpania, która wygrywa niestety z Niemcami. A grupy się prezentują tak: grupa A, Holandia, Aventador, Senegal, Katar. Grupa B, Anglia, Walia, Iran, USA. To była akurat prosta grupa. C, Argentyna, Meksyk, Polska, Arabia Saudyjska. D, Francja, Dania, Australia, Turcja. E, Germania, Hiszpania, Japonia, Costa Rica. Teraz będzie F, teraz będą te trudniejsze. Belgia, kurwa, co pierdolę. Belgia, ktoś tam, Kanada, Monako. To już patrzyliśmy, FG, Brazylia, Szwajcaria, Serbia, Kanamon i grupa H ostatnia, Urugwaj, Portugalia, Korea, Chiny. Proszę Państwa, ładna wygrana. Tutaj można zobaczyć, że Holandia wygrywa z Walią, Argentyna przegrywa z Danią w karnych, Holandia wygrywa z Danią, Dania wygrywa z Niemcami. Tutaj Niemcy wygrywają z Kariotą 3-1, Brazylia wygrywa z Portugalią 4-0, Niemcy wygrywają 2-0, Niemcy niestety nie dotarli do finału, ale mają trzecie miejsce. Anglia 3-0 w finale, 3-1 w półfinale, 3-2 w 1/4, 2-0 z Ventadornem. A my dziękujemy, rozłączamy się, serdeczne pozdrowieńka panowie. I zaraz materia będzie na YouTubie, a teraz jak będziemy grać praktycznie wszystkie mecze, to wszystkie mecze będę dla Was nagrywał. Komentował będzie The Full The String, z angielski komentator sportowy.
A ja już się z wami żegnam. Dziękujemy.